Pani dyrektor, jaki jest cel organizacji diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych? No, to już po raz 13 spotykamy się po to, żeby zintegrować przede wszystkim niepełnosprawnych. Taki był zamysł, żeby zaprosić jak największą liczbę dzieci, młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych. I wymyśliłyśmy, że skupimy, to zaprosimy dzieci z całej diecezji. I właśnie dzisiaj, po raz 13, udaje nam się wszystkich zebrać w jednym miejscu. W tej chwili bawi się tutaj 650 osób. Także myślę, że jest to ogromny sukces tej naszej imprezy. I między innymi skąd do nas przyjechali? No, z całego województwa dolnośląskiego, bo mamy tu i Ścinawkę, i Kłodzko, i Strzegom, Świebodzice. Tutaj nasz powiat, to jak to wiadomo, ale też i właśnie te ościenne Długopole. Jakie atrakcje czekają na gości? Formuła tego obchodów diecezjalnych Dni Osób Niepełnosprawnych jest od 13 lat niezmienna. Pierwsza część to msza święta w katedrze, celebrowana przez biskupa, później korowód ulicami miast, no i druga część, myślę, najciekawsza, najweselsza dla naszych niepełnosprawnych, to festyn. I jak co roku mamy stoisko z kiełbaskami, stoisko z fantami, różne zabawy integracyjne, sportowe, zabawy przy muzyce, no i galeria prac niepełnosprawnych.